Cześć kochani, witam was w nowej dla mnie rzeczywistości. A kurczę, nie jestem chyba jeszcze tak w 100% gotowa, żeby wracać na wysokich obrotach do swojego życia, ale małymi krokami staram się to robić. Nie myślałam, że strata psa jest tak trudnym i w moim przypadku też traumatycznym wydarzeniem. Nasz Louis odszedł w wieku niespełna 9 lat. Ostatnio więcej chorował i teraz już go z nami nie ma. Więc mój żal jest taki dla mnie samej totalnie niespodziewany, mocny, intensywny przez 2 doby, włącznie z nocą, bez przerwy płakaliśmy wszyscy. I teraz ten płacz się cały czas pojawia, tak niespodziewanie. Wczoraj próbowałam normalnie funkcjonować. Byłam na spotkaniu biznesowym, byłam na szkoleniu, ale to nie był dobry pomysł. Jakby za szybko wzięłam się za taki duży kaliber. Wiadomo, że każdy z nas ten żal inaczej przechodzi i poczucie straty i czego innego potrzebuje, ale całe życie powtarzam, że najlepiej jest czymś się zająć, być aktywnym i powiem wam, że wiele w życiu przeżyłam, ale chyba żadna inna sytuacja nie wpędziła mnie w tak długie poczucie pustki i smutku. Żadna. Może jest to też związane z tym, że ostatnie godziny życia naszego psa były strasznie trudne. No i teraz każdy powrót do domu, który jest pusty, jest dla mnie mini traumą. I tak naprawdę z godziny na godzinę robię inne rzeczy, innych rzeczy potrzebuję. Wczoraj 2 godziny leżałam sobie po prostu w ogrodzie, patrząc w niebo, nawet nie wiedząc, że ten czas minął. Jak jadę gdzieś samochodem, to raz krzyczę, raz płaczę. Nie mogę po prostu, słuchajcie, się uporać z tymi emocjami. I stwierdziłam, że chcę wam po prostu o tym powiedzieć, bo nie wiem, po prostu poczułam taką potrzebę. Nie ma tutaj jakiegoś powodu, jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś celu, jakiejś argumentacji. Po prostu chcę wam o tym powiedzieć. Byłoby super, gdyby ludzie nie byli tak ciekawscy i się nie dopytywali, co dokładnie się stało i w ogóle. Bo pytanie człowieka w takim stanie jest po prostu mega nie na miejscu. Nie chcę o tym mówić, nie chcę tego roztrząsać. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że po prostu Louisa nie ma. Bo na Instagramie, na TikToku już dzieliłam się tą wieścią z wami, no a Louis był częścią naszej rodziny i też moich wielu vlogów. Moja dupka puchata powinna teraz siedzieć tu albo tu. Ogólnie każdy z nas ma, jak mamy zwierzaki, każdy z nas ma inne podejście do zwierzaków i tą relację, inną emocjonalność. No ja z Louisem, ogólnie my jako rodzina byśmy strasznie mocno związani. Louis z nami spał, Louis z nami jadł,
jak pracowałam w domu, czy ilekroć, no ktokolwiek był w domu, on był zawsze obok. I najlepiej jeszcze jak jego ciało stykało się z ciałem człowieka. Nieraz jak szkoliłam u siebie w domowym biurze, to przy moich uczniach, przy moich kursantach, Luis też zawsze był gdzieś tam pomiędzy nami, leżał na podłodze. Więc jakby strata psa, z którym tak bardzo człowiek się wiąże, to jest coś strasznego. Po prostu nie do opisania. Chciałabym w tym filmie też oddać hołd i uczcić pamięć właśnie Luiska. Moniu, przyszedłeś! Ona była na promce chyba za 13 zł. Jak można być tak uroczym? Od operacji minęły 3 godziny. Luisek się teraz obudził i zaczął wylizywać ranę, więc pilnujemy, żeby tego za bardzo nie robił. Jak tam moje nowe poduszki się sprawdzają? W porządku? Nie? Mam cienie kamerowe? Znacie ten kadr i nieraz we vlogach widzieliście momenty powrotu do domu, kiedy dupka puchata się cieszy, że mamusia wróciła. No i to jest sprawca całego zamieszania.